Aleksa Łuczak, łodzianka mieszkająca w Tokio, jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich modelek w Japonii. Dzień dobry. Dzień dobry. Daleka Japonia, w których rozpoczynają się Igrzyska Olimpijskie. W Tokio rozpoczynają się te Igrzyska Olimpijskie. Czy w ogóle już czuć atmosferę Igrzysk? Oj tak, już powoli czuć tę atmosferę, tak gdzieś od zeszłego tygodnia myślę. No tak, już w tym tygodniu. To będzie w sobotę, prawda? No u nas to będzie piątek. 23. To przepraszam, to u nas też piątek. No dobrze, no ale no, porozmawiamy. Jak tam z tą atmosferą w Tokio przed Igrzyskami Olimpijskimi? Jak to w tej chwili wygląda? Czy widać na ulicach olimpijskie kółka, czy widać gadżety, czy widać, nie wiem, ludzi, którzy już emocjonują się tym, co będzie działo się podczas Igrzysk? Tak, dekoracyjnie tak. Bardzo widać zmiany w mieście. Wszędzie są rozwieszone plakaty, banery, billboardy. Prawda, bardzo sponsoruje, bardzo reklamuje się Coca-Cola, bo są sponsorami. Więc wszędzie widać właśnie, jak sponsorują swoich tych zawodników. Co tam jeszcze jest? No stadion przepiękny, jest no po prostu przecudny ten stadion. To teraz jest bardzo pięknie udekorowane wszystkimi flagami świata, prawda? Co tam jeszcze jest? We wszystkich sklepach są, prawda, gazety, są gadżety, są takie właśnie już t-shirty z Japonią, są flagi, można kupić. Przepraszam, to ten pies, to naprawdę. No, spokojnie, dajemy radę. Rozprasza trochę ten pies, prawda? Zupełnie tak. Jak turyści, których pewnie trochę brakuje w Japonii. Tak, właśnie turystów nie ma niestety. Jest teraz ban na jakichkolwiek wjeżdżających z zagranicy. Muszą przechodzić kwarantannę. Więc to jest taki troszeczkę smutny niestety widok. Ulice Japonii są, czy Japonii, Tokio są trochę no, puste. Japończyków też na stadionie nie będzie. Nie są wpuszczeni. Fanowie czy kibice. No i też sama jakby atmosfera przed tą olimpiadą nie jest aż taka wesoła, że tak powiem, bo wszystkie biznes, bo wiadomo, olimpiada bardzo zawsze przynosi zyski właśnie w kwestii turystyki, tak, jakiejś tam gastronomii i tak dalej, a niestety tego nie będzie. Także z restauracje, z barami i tak dalej, to też nie będą mieli z tego żadnego zysku. Tutaj wszystko jest pozamykane o 8 wieczorem, alkoholu w ogóle nie ma w restauracjach, nie jest serwowany z powodu kwarantanny, nie kwarantanny, tylko z powodu korony. Także no jest taka stypa, no. Miało być wesoło, czekaliśmy rok na te igrzyska, no bo miały być w 2020, są w 2021. No, to jest prawda, że Japończycy za bardzo nie chcą tych igrzysk, że woleliby w zupełnie innej formie niż w tej, jakiej się odbędą? Tak, Japończycy w ogóle bardzo, bardzo są jako naród, myślę, że znani na całym świecie swojej zapobiegliwości, ze swojej takiej jakby surowych swoich zasad, prawda? Więc dla nich, czy dla wielu Japończyków, jakby sam fakt tego, że rząd no i ta olimpiada naciska na to, żeby to się jednak odbyło, no to jest słychać takie bardzo głośne. Są takie głosy sprzeciwu, po prostu jest wiele osób niezadowolonych, mówi, że to jest pochopne, że nie powinno się robić takich wielkich imprez, prawda? Ale jest też jakaś tam część ludzi, którzy uważa, że igrzyska powinny się odbyć, bo przecież zawodnicy trenują na to całe życie, prawda? I dla nich taki, na przykład jedne takie igrzyska, które miałoby się nie odbyć, to jest po prostu no, koszmar. Czy widać, znaczy tak, właściwie kibiców nie widać, bo o tym już wspomnieliśmy, kibiców nie ma i nie będzie, ale czy jakieś formy kibicowania są przewidywane w Tokio? Z tego co słyszałam, to nie. Chyba czyli tylko przed telewizorami zostaje? Tylko jest online, z tego co słyszałam, tak. Bo tak właśnie ja sama osobiście miałam nadzieję, że chociaż ludzie będą mieli pozwolenie na to, żeby kibicować się właśnie z barów czy cokolwiek, ale nie. Właśnie nie ma nawet takiej opcji. No dobrze, no to igrzyska powoli zostawmy w spokoju. Jesteś, tak jak powiedziałem na samym początku, jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich modelek w Japonii. Jak to się stało, że trafiłaś do Japonii? Wiesz co?
do Japonii. Japonia była moją drugą podróżą. Ja zaczęłam podróżować jako modelka, jak miałam 14, tam 15 lat. I na początku to pojechałam do Hongkongu. No i druga moja właśnie wycieczka była do Japonii, do Osaki. I to był kontrakt wtedy taki dwumiesięczny. Wysłała mi moja menedżerka Maggie Hayes z MAC Team Models w Polsce. No i tak powoli zaczęłam wyjeżdżać na różne kontrakty po całym świecie. Tam później był Paryż, był Nowy Jork, był wszystkie kraje świata, ale jednak zawsze ta Japonia mi, że tak powiem, najbardziej się podobała i chyba myślę, że najlepiej mi służyła. Dlatego jak miałam 20 lat, to postanowiłam się przeprowadzić na stałe. No to już trochę rzeczywiście zwiedziłaś pewnie tej Japonii. Co ciekawego, inaczej, co najbardziej cię zaskoczyło w Japonii po przyjeździe do tego kraju? Pierwszy raz? Pierwszy raz. Miałam 14 lat? Mhm. Ojej. O, pamiętam. To właśnie jak byłam w Osace, mając te 14 lat, dla mnie szokiem było to, jak szłam po ulicy i wszędzie były rozstawione rowery bez, prawda, zabezpieczeń. Bo wiesz, jak jest w Łodzi, czy ogólnie w Polsce, raczej się tak no, nie zostawia rowerów. I też szokiem na przykład było to, że ludzie zostawiali wejściowe drzwi po prostu na oścież otwarte i to było normalne. Nikt się w ogóle nie przejmował, czy tam złodziejami, czy jakimiś obcymi. I to było takie bardzo miłe doświadczenie. Miłe i jednocześnie zaskakujące. A później, kiedy już przeprowadziłaś się na stałe do Japonii, trudno było przystosować się do tamtego życia? Czy trudno? Tak i nie. Jest wiele rzeczy, które myślę, że nas Polaków z Japończykami łączy, ale te rzeczy, które dzielą, to no, są dość takim twardym orzechem do zgryzienia. Na przykład bardzo trudnym było dla mnie tak jakby podejście Japończyków do niemówienia prawdy albo otwarcie tego, co myślą do drugiej osoby, bo tak ja się wychowałam w Polsce, gdzie po prostu się mówi, powiedz co myślisz, powiedz swoją opinię, nie trzymaj tego w środku, prawda, a tam, znaczy tam, tutaj jest za to bardzo taki właśnie rygor jakby nie określania swojej opinii, nie mówienia tego, co myślisz, tylko jakby dostosowywanie się do tłumu i do tego, co wszyscy inni myślą, czy mówią, prawda, i tego, że nie powiedzą ci otwarcie na przykład nie. Nie ma takiej opcji, w ogóle w Japonii nie ma takiego czegoś, że powiesz nie, nie chcę się z tobą zobaczyć, tylko będą się wymigiwać? Jakoś próbować się po prostu wykaraskać z szczerości i na przykład powiedzieć, czy w przyszłym tygodniu możemy się spotkać? A, no w przyszłym tygodniu to tak troszeczkę, no wiesz, no i wtedy już inny Japończyk załapie, że aha, to znaczy nie. Ale w miły sposób. A na przykład ja przyjechałam pierwszy raz, to było takie, ale co? Ale co jest troszeczkę? No dlaczego się nie spotkamy? I po prostu tak jakby dusiłam cały czas, a w końcu ktoś mi powiedział, że no nie, Aleksa, tutaj się tak tego nie robi. Tutaj wszystko się dostarcza bardzo tak nie bezpośrednio, żeby nie urazić drugiej osoby, czy jej uczuć. I to było bardzo, bardzo długo mi zajęło dostosowanie się do tego w Japonii. Pojechałaś do Japonii do pracy. Skąd w ogóle się pomysł wziął na to, żeby to była Japonia? No bo wiadomo, niektórzy patrząc na twoje zdjęcia, a właściwie wiele osób mówi, ile tej krwi japońskiej w tobie płynie. Tak. Wiesz co, dorastając w Polsce bardzo często właśnie ludzie mi mówili, że nie wyglądam dokładnie jak Polka, tylko że to wtedy była trochę inna wersja, bo mówili, że albo jestem gdzieś tam z południa Europy, prawda, albo nie wiem, cyganka, coś takiego, ale jak zaczęłam wyjeżdżać do Azji, to bardzo szybko zrozumiałam, że mam urodę taką, która bardzo podchodzi pod Azję. Bardzo często w Japonii myślą, że jestem, nawet nie bardzo często, ale zawsze myślą, że jestem hafu, czyli half, czyli że jestem pół Japonką, pół czymś tam, ale ja jestem czystą Polką. Nawet sprawdziłam, zrobiłam test DNA. Polka, po prostu z krwi kości. Polka łodzianka. Tak, i jeszcze z łodzianka do tego. I jakie było pytanie? I stąd się wzięła ta praca w Japonii? Stąd ten pomysł na pracę w Japonii? Czy to zupełnie z innego... No bo bardzo podpasowuje się pod ten kanon urody. I ponieważ wtedy byłam zakochana w Japonii, no bo wiesz, to była era tych całych anime, mang, rock japoński i tak dalej. Byłam po prostu zakochana, więc koniecznie chciałam pojechać. No i udało się. A wiążesz swoją przyszłość z Japonią, czy to jest tylko taki przystanek podczas całej podróży? Nie wiem.
Naprawdę nie wiem. Kocham Japonię, świetnie się tutaj czuję, ale kocham też Polskę. Chciałabym kiedyś wrócić albo wracać. Fajnie, gdybym mogła połączyć na przykład dwa kraje. Dlatego bardzo się cieszę, że ostatnio właśnie mogę nagrywać czasami jakieś programy tam dla TVN-u, prawda? Dla TVN Style. Nagrywaliśmy dwa programy dokumentalne na temat jedzenia w Japonii, czy jakby naszych stosunków polsko-japońskich. I właśnie będąc w stanie jakoś połączyć tą Polskę z Japonią, fajnie, gdybym mogła po prostu wracać, bo tęsknię bardzo za Polską. A za czym tęsknisz? Gdzieś w internecie wyczytałem, że za ogórkami kiszonymi, prawda? Tak, to jest prawda. Ogórek Moja mama. kiszony, schabowy i ziemniaki, tak? Tak. I jeszcze do tego powidła. Powidła babci. Właśnie mi teraz wysyłają w słoiku. Także bardzo tęsknię za jedzeniem. Ojejku, bardzo. Jakieś tam placki po węgiersku, prawda? Zalewajki. W ogóle ostatnio był festiwal tutaj japoński. Polski festiwal w Japonii, w Tokio. I właśnie wspomniałam publiczności na temat, że w Polsce jest coś takiego też pięknego, że każde jakieś województwo ma tam swoje takie smaczki, prawda? I ja powiedziałam wszystkim, że na przykład w Łodzi my jemy zalewajkę. I cała publiczność w ogóle nie wiedziała, o czym ja mówię. Co to jest zalewajka? No bo ktoś, kto nie jest z Łodzi, nie wie, co to jest zalewajka, więc i to było takie bardzo ciekawe, a z drugiej strony dla mnie takie miłe, że właśnie, no, jak wracam do Łodzi, to też mamy takie nasze smaczki tylko, prawda? No podobno takim naszym łódzkim smaczkiem jest to, że jemy knedle z truskawkami i do tego zasmażaną młodą kapustę. Podobno w żadnym regionie Polski nie ma takiego dania. A ja ci powiem szczerze, że ja nigdy czegoś takiego nie jadłam. Znaczy, knedla z truskawkami tak, I ale do tego taką. zasmażana młoda kapusta. Tego nigdy nie jadłam. No to pora spróbować, jak wrócisz do Polski. No na pewno. Bardzo lubię też nasz slang łódzki. I mam tutaj wielu przyjaciół Polaków w Tokio, więc rozmawiam z nimi często na ten temat. Ale no jak mówię im na przykład, że u nas w łódzkim się mówi, chodźmy na trambambulę, to też. Śmiech, nikt nie wie, o czym ja mówię. No i oczywiście tradycja, że mieszkam przy krańcówce, nie potrzebuję tam moją migawkę. Nie wiem, mama wołała na mnie wychodź z tych kęchów. Nie wiem, po prostu. Nasz żargon, tak? Łódzki jest bardzo fajny. Dużo Polaków jest w Japonii, w Tokio? Jest coraz więcej. Na pewno 10 lat temu no, było dużo, dużo mniej, a teraz myślę, że jakby ta dostępność prac, jakby takie międzynarodowe połączenia bardzo, bardzo wzmogły ten, jakby naszą migrację Polaków do Tokio. Ja bym wrócił jeszcze do tego jedzenia, które mówiliśmy o tym polskim jedzeniu, czyli o ogórkach kiszonych, o zalewajce, a długo się przyzwyczajałaś do kuchni japońskiej, jak już tam na stałe wylądowałaś? Nie, kuchnia japońska jest bardzo, że tak powiem, łatwa do polubienia. Jest bardzo nie tylko, bo to łatwo można powiedzieć, że jest po prostu smaczna, ale to nie o to chodzi. Jest taka delikatna. Tutaj nie ma jakichś takich, jakby to powiedzieć. Są wiadomo takie różne ciekawe smaki, tak? No bo na przykład mogę ci powiedzieć, że są miejsca, gdzie możesz zjeść żywą ośmiornicę, nie? Która się jeszcze rusza, albo co właśnie nagrywaliśmy dla programu Kierunek Japonia w zeszłym roku, to było rybki żywe też jedzone w sosie ponzu tam, czyli takim cytrusowym, nie? Czyli to są też jakieś takie no, wariacje po prostu, od których się głowa kręci, ale to są takie naprawdę już, że tak powiem, ukryte rzeczy, ale taka typowa japońska kuchnia na co dzień to jest no, bardzo, bardzo smaczna, taka łatwa dla wszystkich do polubienia, czyli jakieś właśnie, tak jak mówiłeś wcześniej, schabowe, no to Japończycy mają własnego schabowego. Są też gołąbki takie japońskie, w japońskiej wersji, no te sushi, surowa ryba, myślę, że te takie najnormalniejsze gatunki typu tuńczyk, nie wiem, łosoś, no to każdy lubi, więc myślę, że było mi bardzo łatwo się przystosować, bardzo łatwo. Duża jest Najbardziej różnica lubię. między polskim sushi a japońskim? Troszkę jest, troszkę jest. Myślę, że polskie sushi, znaczy no wiadomo, każda jakaś kuchnia, która jest w innym kraju, musi się troszeczkę do niego dostosować, prawda? Także sushi, które jadłam w Polsce, było takie troszeczkę
jakby to powiedzieć, miało dużo więcej smaków, jakichś sosów i tak dalej. Myślę, że japońskie sushi jest troszeczkę bardziej proste w smaku, jakby te tylko podstawowe składniki działają same w sobie, też tak powiem. Mówią. Najbardziej interesujące miejsce, jakie widziałeś w Japonii? W Co Japonii zapadło w twojej co? pamięci? Może być Tokio. Może być takie. Jest tyle miejsc. Naprawdę to jest kraj taki, który się, no nie da się zwiedzić, prawda, w tydzień. Tutaj trzeba trochę zostać. Jakby Japonia sama w sobie jest, znaczy jest wyspą, dlatego była odizolowana przez tam, no wiadomo, tysiące lat. Więc jakby wykształciła się tutaj kultura, ale też jakby w oddzielnych rejonach jakby też jest troszeczkę inaczej. Więc to jest naprawdę ciekawe, podróżując po całym kraju, bo się doświadcza innych rzeczy. Na przykład w Tokio moim ulubionym miejscem jest świątynia blisko rzeki Futakotamagawa. Jest to świątynia bardzo ukryta, nikt o niej nie wie. Jest malutka świątynka taka pomiędzy mieszkaniami, tam domami i tak dalej, w sąsiedztwie takim typowo japońskim. Ale uwielbiam tą świątynię dlatego, że zabrał mnie tam kiedyś kolega, stąd znam tą świątynię, gdzie wchodzisz jakby w podziemia. Jest ciemno, zupełnie ciemnia, nic nie widać, nic nie słychać. Jest takie, wiesz, wilgotne powietrze w tych korytarzach i idziesz w zupełnej ciemni, tam dotykając się tych ścian, nie próbując się poruszać w ciemnościach. I jakby są jakby ciągle, wiesz, takie zakręty, korytarze, wiesz, takie ten. I to ma niby symbolizować jelita Buddy, czyli tak wchodzisz do ciała Buddy i przechodzisz przez te wszystkie zakręty jelit. I później na sam koniec dochodzisz do takiego pięknego podziemia, takiej komnaty, gdzie jest 80, chyba 9, o ile dobrze pamiętam, posągów Buddy. I każdy z tych posągów ma pod spodem napisane swoje imię i rok, który reprezentuje. I ty, znając, znaczy wiedząc, w jakim wieku jesteś, szukasz właśnie takiego posągu Buddy, który reprezentuje twój wiek. I ten Budda w tym roku, w którym, znaczy teraz na przykład ja mam 28 lat, tu szukam 28, on będzie mnie chraniał i będzie jakby działał dla mnie, żebym osiągnęła jakiś sukces na ten rok. I więc ja muszę tam, wiesz, jak to powiedzieć, zadźwięczyć takim, jak to powiedzieć. Dzwoneczkiem? Dzwoneczkiem, właśnie dzwoneczkiem. I odprawić tam jakieś modły. No i to jest takie bardzo fajne. I każdy, kogo tam zabieram, jest po prostu zaskoczonym i uwielbiają to miejsce. Dlatego Japonia jest fajna, żeby szukać takich małych, właśnie sekretnych miejscówek. Z dala od turystów, bo tych turystów, jak już nie będzie pandemii koronawirusa, to pewnie w Japonii znowu będzie wielu. Fala, tak, na pewno. A w ogóle można znaleźć takie miejsca w Japonii bez turystów, czy raczej trudno o takie miejscówki? Tak, ale trzeba bardzo, bardzo szukać. Na przykład ostatnio mój kolega też znalazł inny piękny, piękny wodospad, o którym ja nigdy nie słyszałam i spytałam się go, jak go znalazłeś, a on powiedział, że na Google Maps po prostu przybliżył i sobie jeździł tak. Jeździł i jeździł, powiedział chyba, że z pół godziny i tak sobie klikał i sprawdzał, co gdzie jest i mówi, że znalazł taki wodospad. Jest po prostu mnóstwo takich właśnie sekretnych, tajemniczych miejsc, które trzeba po prostu samemu znaleźć, odnaleźć albo poszukać, nawet wygooglować jakieś tam, wiadomo, takie mało spotykane miejsce. Kilka lat temu, jak pojawiłaś się w Japonii, to jak wyglądała twoja znajomość języka japońskiego? Uczyłaś się go wcześniej, czy dopiero tam na miejscu? Dopiero tutaj na miejscu, jak przyjechałam, to zaczęłam się uczyć i na samym początku no, nie uczyłam się, że tak powiem, zbyt intensywnie, tylko tak na co dzień rozmawiając z Japończykami w pracy i tak dalej. I od roku teraz uczę się intensywnie, mam nauczycielkę i zdaję egzaminy ze znajomości japońskiego. Trudny jest język japoński dla Polaka? I tak i nie. Jest, co jest dla nas łatwe, dla nas Polaków, to wymowa języka japońskiego, wbrew pozorom. Wiele osób myśli, że to jest takie cięk-ciąg-ciąg, prawda, jak w chińskim, ale to nie jest prawda. Japoński język jest dla nas całkiem taki dostępny, w takim sensie, że wszystkie sylaby, które istnieją w języku japońskim, istnieją też w języku polskim.
czyli jakieś sylaby a, i, u, e, o, kaki, kuke, ko, sashi, suse, so. To my to wszystko mamy w polskim. Także wszyscy Polacy, którzy mieszkają tutaj w Japonii, mówią po japońsku całkiem dobrze. No ale wiadomo, jeśli chodzi o pisownię i czytanie, to niestety, oj, oj, bardzo nam ciężko. Łatwo nie jest. Nie, nie, nie. To boli. Nauka tych znaczków po prostu boli. To jak jest po japońsku Igrzyska Olimpijskie 2020? Znaczy, po... Jak popularnie Japończycy mówią na te igrzyska, bo gdzieś słyszałem to. Olimpik nisen ni junen. Tylko, że Olimpik. Mhm. Czyli całkiem podobnie jak u nas. Czy w jakiś sposób będziesz kibicować polskim zawodnikom, chociaż tak wirtualnie, podczas tych igrzysk olimpijskich, czy i będziesz dumna, jeśli będą zdobywać medale w pracy? Będziesz mówiła znajomym, zobaczcie, to nasi znad Wisły. Oczywiście, że tak. Zawsze, zawsze bardzo kibicuję Polakom i po prostu buzia mi się nie zamyka w pracy przed Japończykami i dużo mówię o Polsce. Także myślę, że podczas olimpiady będzie dokładnie tak samo. To powiedz, ilu Japończyków po twoich rozmowach przyjechało do Polski odwiedzić kraj? Twoich znajomych. Moich znajomych? Twoich znajomych japońskich zdecydowało odwiedzić Polskę. Czekaj. Może z 3-4 osoby? Udało się namówić. Tak, nawet nie musiałam namawiać tak bardzo, ale zdecydowanie parę osób odwiedziło. No dobrze. Chcę ci tylko powiedzieć, że taką chyba najbardziej rozpoznawalną osobą w Japonii, wśród Japończyków, jeśli chodzi o Polaków, to jest Lewandowski. Bardzo, oj bardzo. Wszyscy znają Lewandowskiego i bardzo mu kibicują. Bardzo ja lubię. Zawsze wydawało mi się, że Fryderyk Chopin. To też, ale mówimy tak bardziej teraźniejszych gwiazdach, tak współczesnych, to zdecydowanie Lewandowski. To jeżeli chodzi o sport, to Robert Lewandowski, jeżeli chodzi o muzykę, to Fryderyk Chopin. Jak Japończycy radzą sobie z pandemią, z epidemią? Podchodzą do tego na spokojnie, czy raczej są poddenerwowani? Myślę, że większość jest, czy była, jest, była poddenerwowana i bardzo surowo do tego podchodziła. Tak na przykład jak tam słyszałam od znajomych w Polsce, to tak ludzie tam się buntowali przeciwko maseczkom, prawda, i tak dalej, i tak dalej. To tutaj nie było o tym mowy. Tutaj jeśli była, ludzie mieli, jak to się mówi, kwarantanna w domu, w sensie, że tak. Wszyscy mieli siedzieć w domu, to Japończycy siedzieli w domu i to nie było jakieś tam fu, że oj, tutaj nikt nie zauważy, pójdę jedna. Nie, tutaj naprawdę ludzie do tego podchodzą bardzo surowo i bardzo się przykładają do tego bezpieczeństwa. No i między innymi dlatego właśnie no jest taki nastrój, a nie inny na temat no, olimpiady, prawda? Mhm. Bo biorą to ważnie, są bardzo przezorni. No, oby te igrzyska były udane dla polskich sportowców, oby zdobyli jak najwięcej medali. A ty jak wrócisz do Polski? Nie wiem, czy na chwilę, czy na dłużej, to pierwszą rzecz, którą chciałabyś zrobić po powrocie do Polski, to będzie? Jedzenie knedli z truskawkami i z młodą kapustą. Czyli jednak namówiłem. Tak, zdecydowanie. No to w takim razie trzymajmy się tego i zapraszamy do Polski. Jakieś plany, jeśli chodzi o przyjazd do Polski? Bardzo chciałam wrócić w sierpniu, ale niestety nie mogę dostać szczepienia jeszcze, bo tutaj w Japonii bardzo powoli z tym działają. Także myślę, na gwiazdkę powinnam już wrócić, na pewno, ale jeśli mi się uda, to może chociaż na jesień. No to w takim razie mocno trzymamy kciuki za to, żeby się udało. Dziękuję. Aleksa Łuczak, łodzianka mieszkająca w Tokio, jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich modelek w Japonii. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.